Rozdział 20. Dlaczego ludzie tobie nie ufają? Ponieważ nie ufają sobie. Dlaczego sobie nie ufają? Bo tak zostali nauczeni. Przez kogo? Ludzi podających się za moich przedstawicieli. Nie rozumiem, po co? Ponieważ to jedyny sposób, aby was sobie podporządkować. Trzeba podtrzymywać w was zwątpienie w siebie, bo inaczej upomnielibyście się o całą należą wam władzę. A to nie byłoby po myśli tych, którzy obecnie sprawują władzę. Oni dzierżą władzę, która należy się wam i dobrze o tym wiedzą. A utrzymać władzę można jedynie hamując dążenia świata w kierunku rozpoznania i rozwiązania dwóch największych przeszkód w ludzkim doświadczeniu. Czyli? Mówiłem o tym wielokrotnie, ale spróbuję podsumować. Większość problemów i konfliktów, jeśli nie wszystkie, i to zarówno światowych, jak i jednostkowych, można by usunąć, gdybyście zgodnie, jako całe społeczeństwo, po pierwsze, odrzucili zasadę odrębności, po drugie, przyjęli zasadę jawności. Przestańcie podkreślać swoją oddzielność. Nie istniejecie oddzielni od całej reszty i ode mnie. Mówcie odtąd każdemu tylko całą prawdę i gódźcie się tylko na własną, najwspanialszą prawdę o mnie. Pierwszy wybór pociągnie za sobą drugi, gdyż kiedy dostrzeżecie i pojmiecie, że stanowicie jedno ze wszystkim, nie będziecie mogli głosić nieprawdy, zatajać ważnych informacji, czy przyjmować postawy innej niż całkowitej otwartości, albowiem jasno zobaczycie, że to szkodzi wam samym. Ale taka zmiana paradygmatu wymaga wielkiej mądrości i odwagi, ogromnej determinacji. Strach przyszyje bowiem na wskroś te koncepcje i ukaże je w fałszywym świetle. Strach będzie trawił od środka te wzniosłe prawdy i przedstawi je jako puste. Strach wypaczy, wzgardzi, wyniszczy. Dlatego strzeżcie się nade wszystko strachu. Jednak wasze od dawna upragnione i wytęsknione społeczeństwo nie nastanie, dopóki nie użycie z całą jasnością tej ostatecznej prawdy. Co robicie innym, sobie robicie. Co zaniedbacie wobec innych, zaniedbacie wobec siebie. Ból drugiego jest twoim bólem. Radość drugiego jest twoją. Wyrzekając się swojego w tym udziału, wyrzekasz się części siebie. Pora upomnieć się o swoje. Pora ponownie ujrzeć siebie, jakim jesteś w istocie, a zatem stać się w pełni widzialnym. Gdy zarówno ty, jak i twoja więź z Bogiem staną się widzialne, wówczas my staniemy się niepodzielni. Nic nie będzie w stanie nas rozłączyć. Choć dalej będziesz żył w obrębie złudzenia, odrębności, wykorzystasz ją do stworzenia swej jaźni na nowo. Oświecony, przejdziesz swe kolejne wcielenia, dostrzegając ich złudną naturę i z radością doświadczając tych aspektów swojej prawdziwej istoty, jakich przyjdzie ci ochota doświadczać, lecz nigdy już nie dasz się nabrać na ich realność. Nie będziesz musiał więcej uciekać się do zapomnienia, aby stwarzać swą jaźń wciąż na nowo. Zachowując całą wiedzę o odrębności, wybierzesz objawienie się w oddzielnej postaci, jako środek wiodący do określonego celu. Kiedy zaś dostąpisz całkowitego oświecenia, gdy znów wstąpi w ciebie światło, jako powód kolejnego powrotu do życia w wymiarze fizykalnym, możesz wybrać przypominanie innym. Może być twoim pragnieniem niesienie światła prawdy innym, pogrążonym jeszcze w iluzji, aby wreszcie przejrzeli. W ten sposób staniesz się uczestnikiem procesu powszechnego oświecenia
przebudzenia, jak uczyniło to wielu. Przybywali, aby pomóc nam poznać prawdę o nas samych. Tak, to dusze oświecone, dusze, które osiągnęły kres ewolucji, nie szukają już następnego, najwyższego doświadczenia dla siebie. Już bowiem go zaznały. Teraz pragną tylko głosić nowinę o tym doświadczeniu wam. Ukażą wam drogę do Boga i życie z Nim. Oświadczą: ja jestem drogą i życiem. Idźcie za mną. Dadzą wam przykład tego, co znaczy żyć w nieustającej chwale świadomej więzi z Bogiem, co nazywa się boską świadomością. Zawsze jesteśmy połączeni, ty i ja. Inaczej być nie może. Lecz obecnie żyjesz nieświadomy tej jedności. Można również żyć w ciele, zachowując pełną świadomość więzi ze wszystkim, co jest. Widząc jasno najwyższą prawdę, wyrażając bez skrępowania swą prawdziwą istotę. Czyniąc to, stajesz się wzorem dla innych, do naśladowania, dla tych, którzy są dotknięci zapomnieniem. Jako żywa pamiątka ratujesz innych od zatracenia się w niepamięci. To właśnie jest piekło, zatracenie się w niepamięci. Ale ja na to nie pozwolę. Nie pozwolę, aby zabłąkała się choć jedna owca i poślę pasterza. Wielu już posłałem. I ty możesz zostać pasterzem. Gdy dusze budzą się ze snu, znów pamiętając, czym są, radują się aniołowie w niebiosach, albowiem były zagubione, a teraz się odnalazły. Tacy ludzie to święte istoty. Przebywają teraz wśród nas, prawda? To nie należy do przeszłości? Zgadza się. Zawsze byli, są i będą między wami. Albowiem nie zostawię was bez przewodnika. Nie opuszczę mej trzody, lecz poślę do niej mego pasterza. Jest ich wielu na waszej planecie i w innych zakątkach wszechświata. I gdzieś we wszechświecie istoty te żyją w nieprzerwanej wspólnocie, nieustannie wyrażając najwyższą prawdę. To właśnie te oświecone społeczności, o jakich wspominałem, istnieją naprawdę. Gościliście u siebie ich wysłanników. To znaczy, że Budda, Kryszna i Jezus byli przybyszami z kosmosu? To ty powiedziałeś, nie ja. Ale czy to prawda? Nie zetknąłeś się z tym poglądem wcześniej? Nie, ale czy to prawda? Czy wobec tego wierzysz, że ci mistrzowie duchowi przybywali w jakimś miejscu, nim zjawili się na ziemi, do którego powrócili po swej tak zwanej śmierci? Owszem, gdzie twoim zdaniem się ono znajduje? Zawsze sądziłem, że to coś, co nazywamy niebem. Sądziłem, że stąpili do nas z nieba. A gdzie jest to niebo? Nie wiem. Chyba w innym wymiarze. Może świecie? Cóż, ach, już rozumiem. Ale dla mnie byłby to świat ducha, a nie po prostu inny świat na innej planecie. To jest świat ducha. Co jednak każe ci zakładać, że te duchy, święte duchy, nie mogłyby, czy nie chciały, osiąść gdzie indziej we wszechświecie, jak to już raz uczyniły, gdy przybyły do waszego świata? To jest świat ducha. Co jednak każe ci zakładać, że te duchy, święte duchy, nie mogłyby, czy nie chciały osiąść gdzie indziej we wszechświecie, jak to już raz uczyniły, gdy przybyły do waszego świata? Nigdy tak na to nie patrzyłem. Inaczej to wszystko sobie wyobrażałem. Mój drogi Horacjo, są rzeczy na niebie i na ziemi, o jakich nie śniło się twoim filozofom. To słowa Williama Szekspira,
waszego wielkiego metafizyka. Czyli Jezus był kosmitą. Nic takiego nie powiedziałem. Więc był czy nie był? Cierpliwości, moje dziecko. Za bardzo się wyrywasz do przodu. Mam w zanadrzu więcej. Całe mnóstwo rzeczy, których starczy na kolejną książkę. Mam zaczekać na trzecią część naszych rozmów? Na samym początku zapowiedziałem, że będą trzy księgi. Pierwsza traktować będzie o prawdach i wyzwaniach życia w aspekcie jednostkowym. Druga poruszy prawdy dotyczące waszego zbiorowego istnienia na tej planecie. W trzeciej zaś znajdą się prawdy najwyższego rzędu, odwieczne kwestie. W niej odsłonięte zostaną tajemnice wszechświata. Chyba, że nie. No i proszę, zaczynam tracić cierpliwość. Wiesz, już mi się sprzykrzyło to życie w sprzeczności. Jak ty to nazywasz, chcę, żeby było tak, jak jest. I niech tak będzie. Chyba, że nie. Otóż to. Właśnie. Wreszcie złapałeś. Rozumiesz boską dychotomię. Dostrzegasz cały obraz. Pojmujesz mój plan. Wszystko, cokolwiek było, jest teraz i kiedykolwiek będzie, istnieje w tej chwili. Tak więc wszystko jest. Lecz wszystko, co jest, nieustannie się zmienia, gdyż życie to ciągły proces tworzenia. To też w jakimś całkiem realnym sensie to, co jest, zarazem nie jest. To jestestwo nigdy nie jest takie samo, co oznacza, że jestestwo nie jest. Przepraszam, kolego, ale włos się od tego wszystkiego jeży. Jak coś może mieć w takim razie jakiekolwiek znaczenie? Nie może. Ale znowu wyprzedzasz. Wszystko w swoim czasie, synu. Wszystko w swoim czasie. Te i jeszcze większe tajemnice wyjaśnione zostaną w Księdze Trzeciej. Chyba, że... Razem. Raz, dwa, trzy. Chyba, że nie zostaną. Właśnie. W porządku, zgoda. Niech i tak będzie. Ale w międzyczasie, chociażby ze względu na tych, którzy może nie sięgną po tę książkę, jakich środków można użyć tu i teraz, aby odzyskać mądrość, jasność, dostęp do Boga? Czy trzeba nawrócić się na jakąś określoną religię? Czy ona jest tym brakującym ogniwem? Rozwijaj duchowość. Zapomnij o religii. To wielu ludzi oburzy. Cała ta książka może wywołać oburzenie. Chyba, że nie. Dlaczego jednak radzisz zapomnieć o religii? Gdyż wam nie służy. Zrozum, że aby zinstytucjonalizowana religia odniosła powodzenie, musi przekonać ludzi, że jej potrzebują. Aby ludzie zawierzyli czemuś innemu, wpierw muszą stracić wiarę w siebie. To też pierwszym zadaniem religii jest doprowadzić ludzi do utraty wiary w siebie. Następnym jest przekonanie ludzi, że posiada ona odpowiedzi, których nie masz ty. Wreszcie, najważniejsze, musi skłonić cię do przyjęcia swoich odpowiedzi bez pytania. Kiedy pytasz, zaczynasz myśleć. Kiedy myślisz, powracasz do źródła, które jest w tobie. Do tego religia nie może dopuścić, ponieważ odpowiedź, jaką uzyskasz, z reguły będzie odbiegać od tego, co sama wymyśliła. Tak więc religia musi zasiać w tobie zwątpienie we własną jaźń, musi podważyć twoje przekonanie o zdolności poprawnego myślenia. Często zwraca się to przeciw samej religii.
Jeśli bowiem wątpisz we własne sądy, czy możesz nie wątpić w ideę na temat Boga, które ma do zaoferowania religia? Niebawem zaczynasz wątpić nawet w moje istnienie, co, jak na ironię, wcześniej ci się nie zdarzało. Gdy żyłeś, opierając się na wiedzy intuicyjnej, być może nie rozgryzłeś mnie do końca, ale wiedziałeś na pewno, że ja jestem. To religia zrodziła agnostyków. Gdy przyjrzeć się temu, co narobiła religia, nie można się oprzeć wrażeniu, że nie ma w niej Boga, gdyż to ona tchnęła w ludzkie serca bojaźń Bożą, gdzie przedtem panowało uwielbienie dla tego, co jest w całej jego krasie. To religia nakazała człowiekowi korzyć się przed Bogiem, gdy przedtem wznosił się do niego z radosną ufnością. To religia narzuciła człowiekowi brzemię obawy o Boży gniew, gdy przedtem zwracał się on do Boga, aby mu ulżył. To religia uznała za wstydliwe ciało człowieka, jego naturalne funkcje, gdy przedtem człowiek czcił owe elementy jako najwspanialsze dary życia. To religia wpoiła wam, że konieczny jest pośrednik, aby dotrzeć do Boga, gdy przedtem uważałeś, iż zbliżasz się do Niego, przeżywając swe życie w dobroci i prawdzie. I religia nakazała człowiekowi wielbić Boga, gdy przedtem ludzie wielbili Boga, gdyż niepodobna było inaczej. Gdziekolwiek się obróciła, stwarzała podziały, co jest Boga przeciwieństwem. Oddzieliła człowieka od Boga, człowieka od drugiego człowieka, mężczyznę od kobiety. Niektóre nawet posunęły się do tego, iż wznoszą mężczyznę ponad kobietę, jak stawiają Boga ponad ludzkością, co stało się przyczyną najdzikszych swawoli, jakich dopuszczano się wobec połowy ludzkiej rasy. Powiadam ci to. Bóg nie jest wyższy od człowieka, ani mężczyzna od kobiety. Nie jest to żaden naturalny porządek rzeczy, lecz odbicie życzenia tych, którzy mieli władzę, a mianowicie mężczyzn, gdy ustanawiali swój męski kult, skrupulatnie usuwając całe partie materiału z końcowej wersji swych świętych pism, a resztę naginając zgodnie z męskim widzeniem świata. To religia po dziś dzień upiera się, że kobiety są czymś gorszym, obywatelami drugiej kategorii i nie nadają się do uczenia i głoszenia Słowa Bożego czy spełniania posługi kapłańskiej. Niczym dzieci kłócicie się bez końca, która płeć została wyznaczona przeze mnie na mych kapłanów. Powiadam ci, wszyscy jesteście kapłanami, każdy z was bez wyjątku. Nie ma jednostek czy grup ludzi lepiej nadających się do czynienia mojego dzieła od innych, lecz wielu z was przypomina ziemskie narody, rządne władzy. Nie chcecie dzielić się władzą, tylko ją sprawować. Stworzyliście też podobny obraz Boga, Boga rządnego władzy, Boga, który nie chce dzielić się władzą, lecz ją sprawować. Lecz ja mówię ci, że największym darem Boga jest udział w Jego władzy. Pragnę, abyś był taki jak ja. Ale ludzie nie mogą być tacy jak ty. To bluźnierstwo. Bluźnierstwem jest to właśnie przekonanie, które ci wpojono. Lecz wiedz, zostałeś uczyniony na obraz i podobieństwo Boga. To przeznaczenie przyszedłeś tu wypełnić. Nie postawiłem przed tobą zadania niewykonalnego. Nie przyszedłeś tu, aby się szarpać, zmagać i nigdy nie dotrzeć na miejsce.
Uwierz w boską dobroć i uwierz w dobroć Jego stworzenia, czyli we własną, świętą jaźń. Stwierdziłeś wcześniej coś, co mnie zaintrygowało. Chciałbym do tego powrócić na koniec tej części. Powiedziałeś, władza absolutna nie wymaga absolutnie niczego. Czy taka jest właśnie natura Boga? Wreszcie zrozumiałeś. Powiedziałem, Bóg jest wszystkim i staje się wszystkim. Nie ma rzeczy, którą Bóg nie jest. Wszystko, czego Bóg doświadcza z siebie, doświadcza w Tobie i przez Ciebie. W mej najczystszej postaci jestem absolutem. Jestem absolutnie wszystkim i dlatego niczego nie potrzebuję, nie chcę i nie wymagam. Z tej absolutnie czystej postaci staję się dla Was, jakim chcecie mnie widzieć. Lecz bez względu na to, jak mnie widzicie, ja nie mogę zapomnieć o mej najczystszej postaci i zawsze do niej powrócę. Cała reszta jest fikcją, czymś, co sami tworzycie. Niektórzy chętnie by widzieli we mnie Boga zazdrosnego, ale jak można być zazdrosnym, skoro jest się wszystkim? Drudzy chętnie by widzieli we mnie Boga gniewnego, ale co mogłoby wzbudzić mój gniew, skoro w żaden sposób nie można mnie zranić? Jeszcze inni chętnie by widzieli we mnie Boga mściwego, ale na kim miałbym się mścić, skoro wszystko, co istnieje, jest mną? Po cóż zresztą miałbym karać siebie za dzieło stworzenia? Czy też, skoro obstajesz przy swojej odrębności, po co bym Ciebie tworzył, dawał zdolność tworzenia oraz wolność wyboru tworzenia tego, czego pragniesz doświadczyć, a na koniec karał na wieczność za dokonanie złego wyboru? Czegoś takiego nigdy bym nie uczynił. I w tej prawdzie zawiera się Twa wolność od boskiej tyranii. Tyrania powstała tylko w Twojej wyobraźni. Możesz wrócić do domu, kiedy tylko chcesz. Możemy znów być razem, gdy tylko zapragniesz. Możesz zaznać niewymownej ekstazy jedności ze mną. Na skinienie głowy. Na podmuch wiatru muskającego Ci twarz. Na dźwięk świerszcza pod kopułą diamentowego nieba w letnią noc. Na widok tęczy i pierwszy płacz nowonarodzonego dziecka. Na ostatni promyk olśniewającego zachodu słońca i ostatnie tchnienie w olśniewającym życiu. Jestem z Tobą zawsze, aż po kres czasu. Łączy nas niezniszczalna więź. Ty i ja stanowimy jedno, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Idź więc i głoś tę prawdę swoim życiem. Niech Twe dni i noce będą świadectwem najwyższej idei, jaką sobie nosisz. Niech chwilę Twego teraz wypełni upojna świadomość objawiania się Boga przez Ciebie. Niech będzie tego wyrazem Twoja miłość, odwieczna i bezwarunkowa, dla wszystkich, o których życie się ocierasz. Stań się światłem w ciemności i nie przeklinaj jej. Bądź posłańcem światłości. Jesteś nim, więc bądź.